Hejka, z tej strony Hentai-san i dzisiaj zajmiemy się sprawą zaiste poważną dla nowo przybyłych Soul Workerowiczów, a mianowicie kogo wybrać, jaka postać jest OP itd. itd. Zdementuję to jednym prostym zdaniem. Nie ma żadnej tej postaci, która jest zbyt OP. Każda ma swoje mocne i słabe strony i w tym materiale zamierzam to dzisiaj opisać, te wszystkie słabe strony i mocne każdej z postaci. Tak więc zaczynajmy. A zaczniemy od Haru. Ta blond włosa dziewczyna dzierży swój miecz, by zemścić się za niespełnione marzenia. Jej wielką zaletą jest duży zasób HP względem pozostałych postaci, dzięki czemu nie zdechniecie od razu, oraz jest najprostsza do opanowania. Równie dobrze zarządza swoim SE, czyli pasnym, który pozwala nam pierdyknąć jakimś skillem. Potrafi również zwiększyć obrażenia sojuszników. Niestety nie posiada żadnej umiejętności samoleczącej i zbytnio się nie wyróżnia w żadnym z tych. Nie jest ani dobra, ani słaba. Taka średnia. Następna jest Lily. Ta szalona dziewczyna dzierży swoją mistyczną kosę, posiada największy współczynnik obrażeń krytycznych i może zwiększyć szanse na krytyczne swych sojuszników. Potrafi zadać ogromne obrażenia w bardzo krótkim czasie. Niestety słabo zarządza swym SE i bez niego będziemy mieli ciężko z walkami, na chociażby z bossem. W przeciwieństwie do poprzedniczki posiada umiejętności samoleczące, ale są one uzależnione od szansy na trafienie krytyczne. Przyszła pora na jedynego faceta w całym tym gronie. Erwin jest geniuszem strzelającym z broni, które potrafią się zmienić w inne bronie palne. Posiada największy zasięg broni oraz wysoki współczynnik uników. Potrafi w ułamku sekundy zniszczyć pancerz przeciwnika oraz potrafi wzmocnić szybkość poruszania się i regenerację SE u sojuszników. Niestety wymaga praktyki, gdyż jego SE regeneruje się poprzez wykonywanie kombosów oraz nie posiada umiejętności samoleczących. I w końcu nasza ukochana Loli, znaczy Stella. Korzysta ona z gitary jako broni, potrafi skutecznie kontrolować przeciwnika, posiada największe zapasy SE oraz świetnie nim zarządza, jest dobra do niszczenia pancerza. Potrafi również uleczyć samą siebie oraz sojuszników. Niestety jej przytrzymywane umiejętności sprawiają, że staje się bardzo łatwym celem. I tak dobrnęliśmy do końca poradnika. Piszcie w komentarzach, jakie kwestie dotyczące gry mam poruszyć w następnych materiałach. Zostawcie łapkę w górę, suba oraz kliknijcie w dzwoneczek, by być na bieżąco. Trzymajcie się.